czas poopowiadać o naszym samochodzie. Tutaj samochód teraz przechodzi metamorfozę w garażu mojej kuzynki, ale tak naprawdę ja mam materiałów już na co najmniej 3 odcinki, bo chciałam Wam pokazać konstrukcję tego samochodu, oczywiście potem co się sprawdziło, co nie, co poprawiamy, tak więc jest tego bardzo dużo, więc proszę o odrobinę cierpliwości. To jest Toyota Hilux MK5, którą mam już od 11 lat. Dopóki nie sprzedaliśmy domu, nie mogliśmy zacząć przeróbki. Potem jak już sprzedaliśmy i widzieliśmy na 100%, że ruszamy świat, były już pieniądze na modernizację, ale znowu nie było miejsca. Ja jeszcze wtedy pracowałem, więc wszystkie prace były robione po pracy i w weekendy w różnych dziwnych miejscach. Początkowo planowałem zabudowę istniejącej paki, ale potem doszedłem do wniosku, że lepiej jest wszystko wyrzucić i zbudować od nowa. W ten sposób zyskaliśmy naprawdę dużo miejsca. Obecna buda ma 1,60 m długości, jest szeroka na 2 m i ma 1,10 m wysokości. Dzięki temu mamy po obu stronach ogromne szuflady głębokie na 1 m oraz lodówkę o pojemności 95 litrów. Planując przebudowę auta, warto wziąć pod uwagę, jakie są priorytety, bo nie da się mieć wszystkiego. Mi zależało, żeby mieć swoje auto, bo ten samochód nigdy mnie nie zawiózł, w przeciwieństwie do niektórych kobiet. Chciałem, żebyśmy mieli niezbędne rzeczy jak kuchnię. Śnieżka gotuje naprawdę dobrze i nie chciałbym z tego zrezygnować. Ciepłą wodę w prysznicu, tak żebyśmy mogli podróżować przez cały rok i dużą lodówkę na piwo. Chodziło nam o to, żeby mieć wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie żywności i duży zbiornik z wodą. Własną energię, także można było zażyć się w dziczy na dobrych parę dni. Koszyk, który był wcześniej na środku, przesunąłem maksymalnie do przodu i obciąłem boki. Tak powstała platforma pod zbiornik na wodę i panele. Zbiornik ma 125 litrów, a panele 2 razy 120 W.
Przejdźmy jednak do sedna, czyli jak powstała nowa paka. Ja nie umiem spawać, ale tu na pomoc ruszył nasz mechanik Grześ, który nie tylko potrafił, ale chętnie podjął się tego zadania. Ku przerażeniu jego żony, gdyż prace odbywały się przed ich blokiem, a potem jeszcze gorzej na ich malutkim podwórku. Montaż ramy poszedł szybko. Do obicia wykorzystaliśmy blachę aluminiową o grubości 3 mm. Zrobienie bocznych klap to już była większa zagłoska. Jakie mechanizmy wykorzystać, zawiasy w środku czy na zewnątrz, jak zadbać o wodoodporność i jak zabezpieczyć przed włamaniem. W Anglii trudno jest dostać dobrej jakości sklejkę, dlatego do budowy szuflad użyłem specjalnych płyt MDF odpornych na wilgoć. Przy montażu pomógł nam nasz znajomy Marek, który to wraz z żoną użyczył nam również pokoju, jak już zostaliśmy bezdomni, a auto jeszcze nie było gotowe. Ja od początku chciałem kupić lodówkę skrzyniową Dometic, ale baba się uparła, że takiej nie chce i wynalazła lodówkę firmy Tedford. Nikt nie umiał jej podłączyć. Ruszyliśmy drogę bez podłączonej lodówki, dopiero jak dojechaliśmy do Polski, po wielu próbach znaleźliśmy warsztat w Stanoku, w którym to się udało. Szybko okazało się, że ta lodówka zżera tyle energii, że będąc w Chorwacji musieliśmy dokupić dodatkowy akumulator. Ale o tym i innych sprawach, które poszły nie tak, opowiemy w kolejnym odcinku. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli podoba Wam się ten odcinek, dajcie łapę w górę i pokażcie znajomym. Możecie wesprzeć nasz kanał jednorazowo lub zostać naszym patronem. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie. W komentarzach dajcie znać, co szczególnie Was interesuje w kolejnym odcinku o samochodzie. Dziś odcinek specjalny o naszym samochodzie. Nie jest to jakiś taki zwykły samochód, ale też nie jest naszym zdaniem taki niezwykły. Ja próbowałam namówić Mario, żeby on nam poopowiadał ładnie, bo jak mężczyzna wie dużo więcej niż ja o samochodach, ale no niestety nie udało się, chociażbym nie wiem jak próbowała. Przepraszam, co? Pod blok jeszcze idź? Aha, bo znowu za głośno mówię, tak? No muszę głośno mówić, żeby mnie było słychać, no nie? Bo inaczej nie da rady i nie będzie słychać i nikt nie będzie wiedział o co chodzi. Tak więc wiadomo, że trzeba poopowiadać.